Cześć, tu ja, Kuba z Kropka. A dzisiaj pokażę wam recenzję nowego zestawu z LEGO Ninjago sezonu 13. Jeszcze zostawcie łapkę w górę, no i subskrypcję. Także teraz czas już na figurki. Tutaj mamy Cola. Tutaj mamy Zayna. A tutaj Lloyda. Tutaj mamy nową postać. Księżniczkę Vanię. Tutaj mamy czarnego szkieleta. Tutaj mamy Murta, Ginkla oraz czarownika. Nie wiem, jaka jest polska nazwa, już zapomniałem. Ok, więc tutaj mamy takie wejście do lochów. Jeżeli tutaj postawimy jakąś figurkę, to wtedy musimy popchnąć tą figurkę i wtedy otworzą się drzwi. Widzicie? Już jest otworzone. Tutaj mamy biały miecz, który będzie pewnie jakoś potrzebny w serialu w tym sezonie. A u góry mamy tutaj taki obraz oraz różdżkę i inne takie rzeczy. Tutaj mamy bronię i tutaj też jest broń. U samej góry znajduje się czarny miecz. Tutaj mamy klatkę, a tutaj pająka. Księżniczka Vania musi uważać, bo tutaj stoi Murt. Lloyd chyba chce stoczyć z nim pojedynek. Kto to wygra? A tutaj walczy Zayn. A tutaj Cole musi zawalczyć ze złym czarownikiem. Do zestawu jest również dołączona plansza do gry, ponieważ z niektórych ze zestawów można zrobić wielką grę planszową. Zobaczcie, Cole zdobył już 2 miecze. W sezonie 11 ninja mają takie stroje, a w tym sezonie te stroje popowracają, tylko są troszeczkę zmienione. Najlepiej to widać na przykładzie Zayna. W zestawie jest też ta taka kostka do gry. Także to już było wszystko na dzisiaj. Tak oto jeszcze raz wygląda ten zestaw. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i pa!